Prezydent Suwałk wyasygnował na działania potrzebne do przeciwdziałania i zwalczania epidemii koronawirusa już blisko 500 000 zł. Pieniądze poszły na wsparcie jednostek organizacyjnych służby zdrowia, policji oraz seniorów. Do ratusza trafiły 3 wnioski o wsparcie i wszystkie rozpatrzono pozytywnie. 276 tysięcy zł na potrzebny sprzęt trafiło do Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, kolejne 65 tysięcy zł do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na zakup środków ochrony osobistej oraz niezbędnego sprzętu. Następne 50 tysięcy złotych trafiło do policji. Tutaj zakupiono za te pieniądze środki ochrony osobistej, niezbędny sprzęt oraz opłacono koszty zakwaterowania i wyżywienia policjantów skierowanych do naszej komendy. Ostatnie ponad 102 tysiące złotych to koszt maseczek dla seniorów. Zdecydowano, że ratusz nie ograniczy zamówienia do pierwotnie planowanych 10 tysięcy sztuk. Kupiono ich ostatecznie ponad 14 tysięcy. W maseczki oprócz seniorów wyposażono również pracowników miejskich jednostek organizacyjnych mających kontakt z interesantami.